Gość Studia Bałtyk. 9 minut po godzinie 8. Piotr Siemiński, komendant Straży Miejskiej w Koszelnie w naszym studiu. Dzień dobry, panie komendancie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie komendancie, za oknem już widzę, pojawia się słońce. Dzisiaj rozpoczyna się wiosna astronomiczna, jutro rozpoczyna się wiosna kalendarzowa. Wszyscy się z tego cieszą, ale to też oznacza wiosenne porządki. Bywa niestety tak, że te wiosenne porządki bywają uciążliwe dla sąsiadów. I zacznijmy. Od tego, co czasami robimy, a czego nie powinniśmy robić, odpalenia ognisk. No rzeczywiście tym największym takim grzechem osób, które robią porządki, to jest właśnie wypalanie odpadów. A trzeba przypomnieć, że na terenie naszego miasta nie wolno wypalać nic, nie wolno wypadać odpadów komunalnych, ale również nie wolno wypalać odpadów pochodzenia roślinnego. I wynikło to w zasadzie z samej ustawy o, odpada, bo, bo, o, o odpadach, bo jeżeli na terenie danej gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, nie wolno wypada, wypalać również odpadów pochodzenia roślinnego. W poprzednich latach poprzednia uchwała Rady Miejskiej zezwalała wypalanie tego typu odpadów w określonych miesiącach, precyzując nawet godziny wypalania tych odpadów na chwilę obecną nie wolno wypalać żadnych odpadów pochodzenia roślinnego, a więc nie możemy wypalać traw, liści czy jakichś pozostałości, które są po uprzątaniu terenów zielonych. To co to... z tego mamy zrobić? Przytniemy sobie krzaczki, wyrwiemy to, co nam się w ogródku nie podoba, albo na nowy <laughs> sezon nie chcemy tego mieć, no i co dalej? Tych odpadów możemy pozbyć się na trzy sposoby. No pierwszy taki chyba najbardziej yy, przy, przyjazny sposób dla działkowców to budowanie kompostowników i wyznaczamy miejsce kompostowania tych odpadów. Ten kompost może posłużyć później do e, ulepszania ziemi na naszym e, ogrodzie. Drugi sposób to zakup worków w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej. E, na odpady zielone w cenie tego worka jest wyłącznie transport e, do punktu zbiórki e, selektywnej. I trzeci sposób możemy te odpady zielone y, dowieźć we własnym zakresie na ulicę komunalną. Tam zostaną one od nas przyjęte nieodpłatnie. We własnym zakresie powinniśmy też na ulicę komunalną, jak pan powiedział, dowieść na przykład gruz i różnego rodzaju odpady, które nie mieszczą się w naszym pojemniku na śmieci. Bywa niestety tak i to widać szczególnie na przykład przy wejściach do lasów, których mamy trochę w koszalinie, że nie wszyscy przestrzegają tego i czasami gruz ląduje w miejscach zupełnie do tego nieprzeznaczonych. Zresztą nie tylko gruz, ale też worki z takimi zwykłymi śmieciami, Miało być lepiej dzięki ustawie śmieciowej nie wszyscy się do niej stosują. Panie zaktor, musimy przede wszystkim podkreślić, że gruz i odpady pochodzące z remontów nie, nie są objęte zbiórką selektywnej na terenie miasta. Miasto nie ma obowiązku odbierać gruzu. Za gruz musimy zapłacić oddzielną opłatę. Aby. Gruz przekazać na ulicę komunalną też możemy skorzystać, oczywiście z pomocy przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, zamawiając pojemnik bądź jeżeli tego gruzu mamy mniej poprzez zakup worki na odpady porozbiórkowe. Wówczas ten gruz zostanie od nas odebrany. Nie wolno gruzu składać w rejonach osłon śmietnikowych jest to wykroczenie. Za tego typu zachowania będziemy nakładać mandaty karne. Zdarza się, zdarzają się również sytuacje, że gruz jest wyrzucany do lasu, gdzieś na łąkę i posłuży się tutaj chociażby przykładem z tego typu gdzie pani e, zleciła m, osobie, która prowadziła remont wywóz właśnie swoich odpadów. Pan e, za, zabrał cały gruz łącznie z odpadami komunalnymi, przyjął od tej pani 200 zł za wykonanie tej usługi, a zawiózł gruz na e, ulicę Sarzyńską tam oczywiście po ustaleniu e, sprawcy wykroczenia, a więc y, y, właścicielki tego mieszkania nałożyliśmy na nią jeszcze grzywne w wysokości 500 zł, za to właśnie, że nie przekazała y, gruzu uprawnionemu podmiotowi do gospodarki odpadami. Y, dlatego musimy tutaj naprawdę pamiętać o tym, żeby pozbywać się y, odpadów w sposób. Racjonalny i wskazany w, w przepisach. Na terenie miasta dobrze są już wyposażone osłony śmietnikowe w pojemniki na, do zbiórki selektywnej. Są osłony śmietnikowe wyposażone w tablicę, jak gospodarować odpadami, gdzie pozbywać się odpadów, tak żeby te odpady nie trafiały w miejsca do tego nieprzeznaczone. Są odpowiednio przygotowane osłony śmietnikowe, są pojemniki do zbiórki selektywnej, jest teoretycznie przynajmniej wiedza, wszyscy płacimy w tej chwili już za odpady, nie trzeba podpisywać osobnych umów. To wszystko dzięki nowej ustawie, a sam pan wie, że bywa tak rzeczywiście, że pod krzaczkiem, koło drzewka, worek, Taki z domowego śmietnika. Jak to? Dlaczego tak się dzieje? Nie wszyscy chyba jeszcze nabraliśmy prawidłowych nawyków, ale z każdym dniem myślę, że jest coraz lepiej my się po prostu też jeszcze uczymy. To o tak chyba... takie interwencje związane właśnie z takimi dzikimi wysypiskami niekoniecznie gruzu, ale właśnie takich y, zwykłych odpadów bytowych. Zdarzają się jeszcze sytuacje, że odpady bytowe też jeszcze trafią y, w miejsca do tego nieprzeznaczone najczęściej w rejonach garaży bądź też ogrodów działkowych, bo y, y, właściciele garaży powinni swoje odpady zabierać do miejsca zamieszkania, tam wrzucać do osłon y, w tam, gdzie mieszkają, tam, gdzie wyrzucają swoje odpady komunalne. Podobnie jest z, z właścicielami e, ogrodów działkowych. Z tym bywa jeszcze różnie. Nie każdy potrafi zabrać swoje odpady właśnie tam, gdzie mieszka, żeby wrzucić do osłony śmietnikowej. Dlatego też e, zdarzają się jeszcze interwencje dotyczące wyrzucania odpadów w rejonach e, garaży, ale także i ogrodów e, działkowych. Odpady jeszcze m, podrzucają małe przedsiębiorstwa, które Prowadzą działalność gospodarczą, bo nie wszystkie zawarły y, umowę na wywóz nieczystości, nie wszystkie zdeklarowały się, że y, będą produkowały większą ilość odpadów. Ale naszym zadaniem jest właśnie kontrolować te podmioty gospodarcze, y, po to, żeby egzekwować od nich zawieranie umów i y, właściwą gospodarkę odpadami. To przypomnijmy jeszcze tak ku przestrodze, y, jaka kara grozi za wyrzucanie odpadów w sposób y, niewłaściwy. Za wyrzucanie odpadów w miejscach niedozwolonych i gospodarowanie odpadami e, w, niewłaściwie no, grozi grzywna do pół tysiąca złotych. Bardzo często sięgamy po ten najwyższy wymiar kary. E, w rażących przypadkach możemy skorzystać również ze skierowania wniosku e, do sądu. No Tam grzywna może sięgnąć już nawet do pięciu tysięcy. Wróćmy jeszcze do tego, od czego rozpoczęliśmy, czyli do tych ognisk na ogródkach. E, jaka tutaj kara, jeżeli okazałoby się, że m, ognisko jest duże, sąsiedzi się skarżą no i Straż Miejska musi interweniować? Grzywna jest taka sama dokładnie, więc też może sięgnąć do pół tysiąca złotych. No chciałbym tutaj jeszcze podkreślić, że funkcjonariusze Straży Miejskiej w koszenie posiadają uprawnienie do kontrolowania pieców. Takie kontrole prowadziliśmy również, bo do pieców zdarza się, że też trafiają odpady komunalne i w piecach potrafiliśmy znaleźć też wszystko w zasadzie, od tekstyliów po kawałki gumy, wszelkiego rodzaju drewno z impregnatami, ale także zdarzają się na przykład sytuacje, gdzie piec przystosowywany jest do wypalania zużytyw, zużytego oleju samochodowego, olej naka, nakapywany jest na e, palenisko. W takich przypadkach e, zawsze sięgamy po e, grzywne no to najwyższa, więc w wysokości pół tysiąca złotych. Wiem, że ponad 100 interwencji w poprzednim roku. Jak jest, czy jesteśmy czujni w momencie, kiedy uciążliwa działalność sąsiada, <laughs> przepraszam, bardzo nam przeszkadza, informujemy strażników miejskich o takim procederze, czy jest tak, że państwo jakby we własnym zakresie obserwujecie i wtedy wchodzicie do takiego mieszkania? tych zgłoszeń mamy y, naprawdę bardzo dużo dotyczących wypalania właśnie w piecach, bo y, nasi sąsiedzi y, są coraz bardziej wrażliwi na ochronę środowiska, pamiętają o tym, że jeżeli sąsiad nas y, nasz wypala odpady w piecu, to nas po prostu y, podtruwa. Dlatego tych telefonów jest naprawdę bardzo dużo. Y, każdorazowo jest to oczywiście y, Kontrolowane przez nas sprawdzamy, co w tych piecach się znajduje, ale takie interwencje są również podejmowane przez funkcjonariuszy e, z własnych obserwacji, bo idąc w trakcie patrolu e, również patrzymy jaki dym wydobywa się z komina, ale przede wszystkim sprawdzamy jego zapach, bo zapach tego dymu naprawdę świadczy o tym, co do tego pieca jest wrzucane. Ale oprócz tego, że jest to niewątpliwie szkodliwe dla środowiska, musimy też pamiętać o tym, że jest to szkodliwe dla naszego pieca, bo odpady komunalne to bardzo wysoka temperatura prowadząca bardzo często do uszkodzenia paleniska, do uszkodzenia systemu kominowego. W konsekwencji może to prowadzić do rozszerzenia się tego systemu i wydobywania się trującego tlenku węgla. Powiedział Pan o tym, że czasami strażnicy podejmują interwencje z własnej, z własnych obserwacji i z własnych obserwacji też wiem, że nakładają mandaty za złe parkowanie, bo to jest cały czas zmora w Koszalinie. W tej chwili remont placu przed ratuszem, tam kłopot z parkowaniem duży i na przykład ulica Bogusława II, taka newralgiczna. No niewątpliwie problem zatrzymania postoju pojazdów parkowania w, na terenie miasta jest problemem chyba największym, ale to problem wszystkich współczesnych miast. Infrastruktura miasta była projektowana w latach 70. i nikt wówczas nie zastanawiał się nad tym, E, czy będzie dużo pojazdów, nikt nie brał pod uwagę e, ilości miejsc postojowych. Dzisiaj e, zmagamy się z tym problemem i to chyba wszyscy, zarówno e, my, jako funkcjonariusze, którzy egzekwują przepisy prawa ruchu drogowego, ale z tym e, również zmagają się e, również e, kierowcy. Jak te zmagania, panie komendancie, w liczbach wyglądają? E, jeżeli chodzi o podejmowanie czynności wobec osób, które nieprawidłowo zaparkowały, w ubiegłym roku podjęliśmy ponad e, 3600 e, interwencji. No w samym Śródmieściu, było ponad 2000 interwencji. Y, ukaraliśmy y, ponad 700 y, kierowców za nieprawidłowe parkowanie, ale relatywnie pouczyliśmy y, ponad y, 600 y, osób. Y, myślę, że y, kierowcy w y, dużej y, mierze powinni szukać miejsc postojowych po to, żeby nie parkować na zakazach, bo w, w Śródmieściu myślę, że można znaleźć, jestem przekonany, że można znaleźć miejsca, w których można prawidłowo zaparkować. Ja sam e, często jeżdżąc do urzędu e, korzystam z miejsc postojowych przy ulicy Mickiewicza, Asnyka, przy Podgrodziu bardzo często można znaleźć miejsce, e, czy przy ulicy Grunwaldzkiej, tam parking jest bardzo często e, wolny. Parkuję tam sam, Kilka razy w tygodniu nie zdarzyło się jeszcze, żeby żebym nie znalazł tam miejsca. A stamtąd do Śródmieścia jest w zasadzie 100 metrów, to jest 3 minuty drogi pieszo także naprawdę Dla zalecam... zdrowia można się przejść. Panie komendancie, jesteśmy przy czterech kółkach i na zakończenie 12 marca orzeczenie, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który odbił się szerokim echem wśród kierowców, ale także wśród komendantów Straży Miejskich, ponieważ z tego wyroku wynika, że nie macie państwo uprawnienia do wysyłania tak zwanych alternatywnych wezwań. Chodzi o nakładanie mandatu w sytuacji, kiedy nie został wskazany, czy ujawniony ten, kto kieruje pojazdem. W sentencji wyroku sąd wskazał, że strażnicy miejscy, po pierwsze, no nie, powinni, nie powinniśmy wysyłać na, na jednym druku, na jednym formularzu propozycji mandatów za popełnione wykroczenie oraz za niewskazanie sprawcy wykroczenia po to, żeby nie dawać możliwości właścicielowi wyboru. Czy chce zostać ukarany za yy, niewskazanie sprawcy, czy za popełnione wykroczenie? To, to myślę, jedna taka uwaga sądu. Yy, pracuj, Pracujesz nad tym Krajowa Rada Komendantów, żeby ujednolicić. Yy to postępowanie, także myślę, że w najbliższych dniach zostanie opracowany nowy formularz, z którego będziemy korzystać przy wysyłaniu korespondencji dotyczącej przekroczenia prędkości bądź przejazdu na czerwonym świetle. Natomiast wskazano jeszcze również, że funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą podejmować interwencje wyłącznie wobec Nakładać grzywny wobec kierujących pojazdami i, uczestnika, i wobec uczestników ruchu. Natomiast nie mamy legitymacji do. Nakładania grzywien na właścicieli e, pojazdów. E, w sytuacji, kiedy nie ma pewności, że to oni prowadzili? Tak jest. W sytuacji, kiedy nie mam pewności, że właściciel był jednocześnie sprawcą e, wykroczenia. Ale to nie znaczy, że te postępowania zostaną umorzone, bo, bo te sprawy możemy przekazać e, funkcjonariuszom policji, którzy m, mają prawnie do nakładania grzywien. Także m, na pewno nie spowoduje to e, bezkarności osób, które popełniają wykroczenia. Niektórzy twierdzą, że może to spowodować z kolei lawinę e, odwołań i. E, Ubieganie się przez tych, którzy już zostali ukarani o zwrot pieniędzy. Jak to się zakończy, do tego tematu będziemy wracać. A dzisiaj moim Państwa gościem w Paranormalnym Studiu Bałtyku był Piotr Simiński, komendant Straży Miejskiej w Koszeni. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia Państwa. Gość Studia Bałtyk.